Wężyskach odbył się międzyszkolny festiwal kolęd i pastorałek. W festiwalu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Krosno-Odrzańskie. Śpiewanie kolęd jest bardzo pięknym polskim zwyczajem, stąd też postanowiliśmy, żeby ta tradycja nie zanikła, zorganizować taki festiwal w naszej szkole dla szkół, który przybliży wszystkie dzieci do siebie, zachęci do wspólnego śpiewania kolęd w domu, no i nie tylko, w szkole też. W tym roku w festiwalu wzięło udział ponad 70 osób. W kolędach i pastorałkach bardzo ciekawe jest to, że wspólnie można je śpiewać. Mają ciekawy tekst, podoba nam się to i wszyscy chcą je śpiewać, a tak naprawdę to już taka tradycja i wszyscy po prostu lubią to robić. Podczas festiwalu uczniowie wykonywali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Ciężko było się przygotować, ponieważ jestem chora, ale coś przed moją chorobą jeszcze ćwiczyłam. A tak to, no tylko tekstu trzeba było się nauczyć. Nie było to nic trudnego. Dla młodych artystów występy przed publicznością to nie jest nowość. Dlatego większość z nich bardzo dobrze wie, że trema bywa mobilizująca i że dobrze jest, kiedy się pojawia. Staniecie na tej scenie, bo dopóki jeszcze się nie stoi, to jakoś ten stres można uspokoić, jakoś można sobie wytłumaczyć spokojnie. A jak stanie się na scenie, to w pewnym momencie dopada kogoś taka trema, że a to mi nie wyjdzie. Dopiero jak się zacznie śpiewać, jak się rozśpiewa, tak można powiedzieć, dopiero ten stres znika i się czuje już tak swobodnie. Jak co roku dopisała także publiczność, która już od dłuższego czasu nie może doczekać się świąt Bożego Narodzenia. Przed świętami chciałam posłuchać kolęd i pastorałek, bo lubię kolędy i pastorałki, jak niektórzy śpiewają. Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Wężyskach odbył się już po raz siódmy.